O, co jest? What the hell? Dzień dobry, jak? Kładę do bagażnika. Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry, weźmy tutaj pogadać, co? Jasne. Do nich, do nich! Pani to by sobie dała spokój już z tym! Co my k***a chcecie jeszcze ode mnie? Ale masz ohydne buty, gościu. Ja pierniczę, widzowie, ale akcja. Gdzie on tu leży? Tutaj jest. Nasłaliście na mnie policję? Nie. Zamknij się ty. Co to jest? Jakiś kurde rasta jakiś to jest, ale włosy mam, dobra. Co jest, widzowie? No widzieliście kiedyś coś takiego w GTA? Nie ma szans. Atrakcje i sporty wodne tutaj normalnie są grane. Halo, witam serdecznie, z tej strony Xavier z Quick Security. Pan Harry? Tak? Wie pan, co nastąpiło włamanie do pana sklepu na Strawberry? Czy może pan podjechać w jak najszybszym tempie? No tylko, że to trochę zajmie. Ej, widzowie, jakby to połączyć? Właściciel Seeker Store. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Witam i ozdrówko pytam, widzowie, jak tam? Oglądaliście poprzedni odcinek? Mam nadzieję, bo podziało się bardzo dużo. Samochód mamy zmasakrowany w garażu. No generalnie jest przypał, jest straszny przypał. I zaraz dowiemy się, jak się czuje między innymi Harry albo Chris. No Harry troszeczkę zamyślony w swoim świecie. Jestem w garderobie w ogóle Matiego, nie wiem czemu tu zaczynam, ale stwierdziłem, że pójdę z tą piłką tutaj. Widzowie, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łap w górę, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. Możecie skrobnąć łapę w górę, jak jesteście fanami tej serii pod dzisiejszym odcinkiem. Będzie mi bardzo miło, ale dużo bardziej zależy mi na tym, widzowie, żeby zostać top 1 kanałem gamingowym w Polsce. I żeby to zrobić, wystarczy zasubskrybować mój kanał. Te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, albo byku, jak jesteś tu nowy, to bardzo się zachęcam do subskrypcji. Brakuje nam 200 tysięcy subów do tego, żeby, moi drodzy, być top 1. Ja wierzę, że to się uda i że TK, całe nasze community, to będzie największe community gamingowe w Polsce. Dlatego zachęcaj swojego dziadka, swojego tatę, mamę i wszystkich, którzy potrafią klikać subskrybuj, żeby subskrybowali. Jak pies umie, to też może kliknąć. Dzięki. I jak to zrobisz, to oczywiście napisz zrobione mordo. Ostatnio serduszkowałem chyba z 500 komentarzy, ale potem już widzowie, no nie dałem rady wszystkich, więc czekaj na serduszko ode mnie, jak napiszesz komentarz. No dobrze, dobrze, ale moi drodzy, ciąg dalszy nastąpi. Pewnie część osób napisze, no Kaluch, przecież miał być ciąg dalszy. No dobra, widzowie, jest ranek, nic więcej się nie wydarzyło wczoraj wieczorem, więc jest chwilę po godzinie 9. Harry musi iść do szkoły, bo jest tragiczny przypał ze szkołą. Wiem, że Chris, widzowie, coś lamentuje. No jest z nami też Kai, nie? Siema. Nie możesz tego tak traktować, to jest tylko rzecz, no. Ważne, że wiesz. Stary, ale... Jaka rzecz? O czym gadacie? On tu przeżywa, no. O czym? Co się dzieje, Chris? Nic. No bo powiedz, no stary, no mordą jesteś czy nie? No stary, no. Co? Nie wiem, za dużo tego wszystkiego. Ciągle tylko te biznesy, teraz jeszcze nasowali już tej kasy. Twoja fura. No wiem, no ja... Nie wiem, ja jakoś jestem odporniejszy na takie rzeczy, szczerze. Po ostatnich moich wydarzeniach, ale masz rację. Kurde, guys, my mamy 17 lat. Powinniśmy trochę sfolgować chyba. No. No właśnie, a wy byliście teraz na tym wyjeździe, w ogóle odpoczęliście? No nie, no. Nie. No właśnie, no. Wy musicie pomyśleć też o sobie, a nie cały czas tylko praca, praca, praca. No, ma rację, chłop, no tylko... Jak tu myśleć o sobie? Co się robi w takiej sytuacji, no? No nie wiem, słuchajcie, no... Chillować bombę kiedyś trzeba. My się bawiliśmy... W sensie na chudzie? Spędzaliśmy ze sobą czas, no. No trochę racja, no. Trzeba powrócić do tego. To pobujamy się może dziś, no ale trzeba założyć alarm i chyba wiesz o tym, Chris, że dzisiaj jesteśmy umówieni. No, więc widzisz, biznesy cały czas, no. Ja nie wiem, kurde, kiedy no, my znajdziemy a właśnie, chwilę. A propos jeszcze, tam dobija się ktoś... Do drzwi znowu. Co? Do ciebie ten trener, tak? O nie, zapomniałem. Widzowie, kurde, trener przyszedł. Siema, Emma. Hejka. Mati tak od rana lamentuje? Mati? Nie Mati, przepraszam, Chris. A, Chris tak. On od samego rana. A co z Matim? Mati w robocie? Mati w robocie, ale też na zakupy pojechał. Okay. Bo go wysłałam, bo nic, ja mamy w lodówce praktycznie. No mój catering dziś przyszedł, czy nie? Tak, przyszedł. Dobra, dzień. Ale podzielę się, jak chcecie to jedzcie. Hej guys, zjedźcie sobie mój catering dzisiaj. Dobry, ja biorę. No, dobra. Widzowie, dzielę się z ziomalami, nic nie ma w lodówce, no to kurde. Dzień dobry. Dzień dobry, trenerze, słucham. Zaspałeś chyba. Do szkoły to fakt, ale dzisiaj nie dam rady zrobić rano treningu, bo idę do szkoły. Tak, bo tydzień mam. To wiesz co, wieczorem wpadnij na salę treningową. To z piłką trochę poświęcimy. Dobra, a aktualny jest ten mecz jutrzejszy? No właśnie, sprawa jest taka, że mecz aktualny, ale nie dojdzie do spotkania. Do jakiego spotkania? No z moim byłym graczem. Aha, aha, okej, okay, bo myślałem, że... ciąg dni, od razu muszę lecieć potem na hotel, lotnisko i... To może innym razem, no mam nadzieję, że będzie okazja kiedyś. No
proszę ci bardzo, ale no... Nie no, trenerze Leo, nie ma za co przeprosić, tak fajnie, że idziemy. Niech się trener nie złości, ja też muszę te szkoły ogarnąć, nie, bo... Nie no, spokojnie, nauka najważniejsza. Dobra, to będę dziś wieczorem do na hali. Do wieczora, tak. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. No i dobre, dobre rzeczy. O, sandwicze jakieś dzisiaj były. No, jakieś spoko. Takie... O, takie, o... Rogaliki jakieś, co tam pożywne, coś? Nie no, Wingsy były, cholera! To. No niedobrze. Dawaj, kajemy. Pierożki. Kurde, no dobra, niech wam będzie. A słuchaj, muszę jechać do szkoły, Chris. To ty podjedź tam, jak będzie ten gościu z Quick montował czujki, co? Dobra. Okej, okay, to się widzimy potem, potem jasne. Panowie. Jo. To kaj, przekmin, co możemy porobić, tak na chillu. No dobra. Nara. Trzymaj się. Ej, jeszcze się chcę doradzić. Myślisz, że tak rozwalonym autem, jak podjadę pod szkołę, to będzie przypał? Zależy, nie? Trochę może być. Nie masz wyboru. No nie mam właśnie. Chyba, dobra. Chcesz moim jechać. Nie przejmuj się. Twoim? Babkowozem? Tak. Nie, bo tam pewnie ten, wspomaganie kierownicy jest jakieś dla kobiet specjalne. Nie no. Nie? Jest tam skrzynia biegów w ogóle? No to jest skuter, to jest jedna biegówka, wiesz o co chodzi. Nie, no dobra, Emma, oczywiście droczymy się, nie martw się. Nie, spoko, poradzę sobie. Ty, fajne masz te dziary, bo nie przyglądałem się tak nigdy. Ja zapomniałem, kurde, że... No, fajne sobie. Zapomniałem jak ten, jak ja dziarałem. Ale ty dziarałaś u konkurencji, to wiesz co? Za 2 lata ci się pewnie zmyją. Na pewno, będziesz poprawiał. No, o, dobra, mogę. Dobra, nara. Okej, widzowie, nie zjadłem nic dzisiaj z rana, ale to damy radę. Widzowie, dzisiaj czeka nas zmiana pory roku w odcinku, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda GTA jesienne, Los Santos jesienne, to czekaj do końca odcinka, bo będę wgrywał mod graficzny, który powinien nam to, moi drodzy, umożliwić. I dzisiaj końcówka odcinka będzie taka troszkę w starym stylu. Troszkę w starym stylu, zobaczycie wszystko, widzowie. Kurde, ale mam to ten samochód po... masakrowany, no niedobrze. Ja powinienem chyba tę szybę już wybić do końca, żebym mógł jechać. Kurde, nic nie widzi Harry. No nie no, coś tam widzi, dobra. Jedziemy do szkoły, bo widzowie, no jest tragedia. Harry zawala kolejny dzień, ale moją jedyną nadzieją jest Kujon. I pisaliście, że tylko Kujon może Harry'ego wyciągnąć z tej tragicznej sytuacji szkolnej. No ja liczę na to, że widzowie, uda nam się zdać ten rok, bo byłby przypał. Pisaliście, że Harry ma też potencjał, żeby grać w lepszym zespole niż UCL-a. I faktycznie, no, tylko ukończenie szkoły da nam możliwość transferu. Więc nie chciałbym, widzowie, zawalić tematu. Po prostu, no, będę się starał ukończyć tę szkołę. Ale najpierw musimy tam dojechać i dowiedzieć się, czy Kujon w ogóle chce współpracować. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego nauczyciela, żeby mnie tutaj, widzowie, nie zagadał zaraz, bo nie chodzę, to jest największy problem. O, jest Kujon, dobra, git. Są jacyś ludzie. Spóźniony jestem mocno, ale trafiłem chyba na przerwę. Cześć gnoju. Czemu gnoju, co? Chodź, do kibla idziemy. Kurde, przez szkołę nie, mam sprawę. Co się śmiesz? No oczywiście, że masz sprawę. Zawsze jak masz jakąś sprawę, do mnie to przychodzisz, no. No mam, bo mi się dupa pali trochę, nie ukrywam. O, no właśnie. Kujon, musisz mi pomóc. A, no, tego jestem. No, ale wiem, że drogi jesteś też. No, słuchaj, trzeba zarabiać na siebie i na mamusię, bo z mamą kiepsko, leki przyjmuję, wiesz. Psychiatryk, nie? Słuchaj, bo tak się składa, że ty nas podrównałeś, nie? Ty chodzisz z nami. Ja nawet nie wiem, stary, tak mało, tak wszystko opuszczam w tym roku. Nie będę ukrywał, no ale... Słuchaj, no, możesz opuszczać, wiesz, no. No, możesz jest opuszczać. To sposób, nie? No właśnie, chcę się z tobą dogadać, wiem, że jest jakiś sposób. Szybko, żeby nauczyciel nie widział. No, spokojnie. Dobra, mordo, muszę mu tak mówić, widzowie. Mów mi... Ile u ciebie kosztuje jakby pomoc w nauce? Mam na myśli korepetycje, ściągi i tak dalej. Żebym zdał po prostu rok. O, zdać rok. Fajny, mam taki pakiet. Zdanie roku u Kujona. Wiesz, ile kosztuje? Ile? 2000. Czego? No czego? Dolarów? No chyba se kpisz, młody. Ale to jest pakiet to większościowy. Mam 67 tysięcy. Mam jeszcze mniejsze pakiety. No dobra, mów no na dalej. Przykład. Tam pendrive z zadaniami, 600. Okej, widzowie. Ale to będzie, tak wiesz. Będziemy musieli przemyśleć. Po znajomości. No dobra, dalej. Dobra, no to dalej. Wyjazd stąd. Żeby nas nie podsłuchiwali. No. Nie wiem. Chodź do końca. To jest pendrive z zadaniami. No. Natomiast, mówisz, że nie chce ci się chodzić do szkoły, no to też jest sposób. Jaki? No słuchaj, możesz się dzisiaj przekonać i tak pewnie się nie wybierasz, co? No, chciałem iść do szkoły, a co? Nie, no nie musisz, już załatwione jest. Ale jak ty to załatwiasz? O czym ty mówisz? Słuchaj, ja mam fajne sposoby na stawianie obecności. No zdrać. No nie mogę ci powiedzieć, no jak ci powiem, to moja magiczna sztuczka nie zadziała już więcej. Dobra, czekaj, czyli mówisz, że mogę mieć obecność i chodzę do szkoły? Oczywiście, możesz sobie sprawdzić nawet na swoim dzienniku, że będziesz mieć zieloną główkę. Dobra, ile... Taki pakiet. No to taki pakiecik razem z poprzednim pendrive'em
No. No to powiedzmy tysiaczek, no. Ale z tym, żebyś mnie nauczył korepetycji i... O, korepetycje. Zależy ci u mnie w domu, bo to... Wiesz, no nie wiem, u nas na chacie. U nas na chacie. No to jak najbardziej. No to jaka cena? Szybko. Ale herbatkę z ciasteczkiem jakąś... Tak, no coś. Mogę ci kupić nawet no. Stary batona. Dobra, no to tym wszystkim, co poprzednio, plus te korki... No tak... 1300. 1300 i zdaje rok? No, na pewno. Dobra, masz terminy? No, oczywiście, jak zapłacisz, to mam. Dobra, dzisiaj mi załatwisz wolne, nieobecność? Oczywiście, już jest zrobione nawet. Dobra, zapłacę ci za to, stówę mu dam widzowie. No i pięknie, no i ja lubię takie, wiesz, biznesiki. Stówkę masz tu, żebyś wiedział, że jestem poważnym biznesmenem, a nie jakimś tam podrabiańcem. No oczywiście, ja wiem kim jesteś. Dobra, młody, słuchaj, zastanowię się, jaki pakiet wziąć i wrócę do ciebie, okej? Okay? Dobrze. Dobra, tylko morda. Wiem, że pieniążki masz. Aha, no. Ty za dużo wiesz. No, ja jestem ciekawski, wiesz? Wiesz, gdzie powinieneś iść? Do 1 z 10. O, dobry pomysł, no. No. Może rekord pobijesz. Nara. O, zastanowię się nad tym. Widzowie, what the heck? Musimy przemyśleć, czy kupujemy jakiś pakiet u niego ratunkowy. To może być game changer i coś, dzięki czemu Harry po prostu zda rok, bo moi drodzy, jest ciężko z tą szkołą. Ale do wszystkich oglądających i chodzących do szkoły to jest oczywiście fikcja, mimo to, że to jest GTA prawdziwe życie, to w prawdziwym życiu za takie podejście do szkoły się po prostu, moi drodzy, ma przypał potężny. My trochę naginamy tutaj zasady, bo piszecie, że generalnie szkoła, patrząc na to, czym Harry się zajmuje poza szkołą, jest dosyć nudna, dlatego ja też tę szkołę tak ograniczam. Dawajcie mi znaka, no chyba że chcecie, żebym chodził systematycznie, no to wtedy wymyślimy fabularnie coś, co spowoduje, że będę chodził do tej szkoły. Widzowie, wszystko od was zależy, ale ja po prostu czytam komentarze i widzę, że w większości szkoła nie do końca siedzi. Macie ją na co dzień, więc chcecie widzieć jej w perzecie. Zrozumiałe. Więc dajcie znaka, czy to jest po prostu dobry deal, taki, który teraz wykminiłem. Czy postawa Harry'ego, troszeczkę takiego chojraka bimbającego w szkole, jest dla was okej. Okay. Czekam na dyskusję w komentarzach, hashtag szkoła może być i chętnie poczytam, zawsze czytam. A teraz proszę państwa, żeby już nie kusić losu, trzeba jechać do Clintona. Oddać dług, bo jak widzicie mamy 50 tysięcy, panie montażysto, to jest pana błąd. 45 tysięcy to jest dług obecnie, więc teraz moi drodzy mamy 45 tysięcy. Piszecie też o tym dosyć często, czyli te 45 kloców trzeba oddać, moi drodzy Clintonowcom, żeby już być w pełni właścicielem samochodu, który im zostawimy na naprawę. Totalny idiotyzm. No i będziemy z Quick rozmawiać chwilę później po tej całej akcji, moi drodzy, w ostatnim odcinku. I wracając jeszcze do właściciela Sticker Store'a, jestem trochę przerażony tym listem. Mamy, widzowie, realnego wroga w tej serii. I to takiego, który troszkę mnie przeraża. Chyba Dwayne będzie musiał mocno zainterweniować w tym temacie. Świetne POV po prostu, kurczę. Jak zobaczą te strzały, jak się Ewa dowie, albo kurde, Ewa jak przekaże, moi drodzy, informacje dalej, to będzie tragedia. Nie wiem, czy w niebieskim dzisiaj są, czy gdzie. O, są ziomki, dobra. Mam nadzieję, że nie dadzą znać. Wjadę od razu tutaj, żeby nie widzieli. Kurde, wszystkie zajęte stanowiska, niedobrze. Będą, o nie, idą. Witam, witam. Ej, co ty zrobiłeś? Kary, no nie, co tu się wydarzyło? Młody, przypomnij mi, które to jest auto, które jeszcze do końca nie opłaciłeś, a już jest zniszczone. Ale ja się wytłumaczę, po prostu jechałem. Jak wytłumaczyć, co tu jest rozbite wszystko? Nic, no jak to tylko szyby, szyby są rozbite, Daś. Była... A to co, no zobacz, przecież to mi ręka wchodzi na odległość. No jak, no wszystko trochę się wyklepie, no jak wszystko rozwalone, panowie? Ja nie wierzę, no. Dobra, spokojnie, spokojnie. Mam pieniądze, wszystkie. Ale jakie, na raty czy na naprawę nie, tego? Nie, o naprawie zaraz porozmawiamy. Panowie, mam 45 tysięcy, które zalegam. Gdzie mogę je zapłacić, może u góry? No można je u góry. W gotówce czy jak masz? W gotówce oczywiście. To zaraz do biura podejdziemy. Dobra, i druga sprawa jest, no i od razu przyjeżdżam z naprawą, to znaczy chcę zostawić samochód w naprawie. Przecież ty 3 dni to jest minimum. No właśnie, czym ty będziesz jeździł? No, może macie jakieś zastępcze? Jezu, ja naprawdę przepraszam, ale to będzie na kartę Clinton. Tego nie masz? Starego, tego czarnego? A o tym to też jest ciekawy temat, panowie. Bo sprzedałem kolekcjonerowi za dwukrotność tego, co mi oferowaliście. Co to ma znaczyć? To ma znaczyć, że my też z tego musimy się utrzymać. Aha, to jest jawne. Tylko pas jest do, nie do zbierania, tylko do naprawiania.
Tu jest taki haczyk. No dobra, ale to jest wycena prawie dwukrotnie wyższa, więc to ale jest ale to są kolekcjonerzy, jawne... oni mają coś nie tak w główkach. No jak? No właśnie, to nie wiem, kto tu ma nie tak w główkach, proszę pana, jak ja się dowiedziałem, że no mogę dwa razy więcej za ten samochód wziąć. Może mi no tego i... też sprzedaliście za, może był 25 tysięcy warty, co? Nie. No obecnie to nie wiem, czy piątka jest warty. Niech pan nie robi sobie jaj. Trzeba będzie wyklepać. Będzie, no to będzie trzeba. I na karty Clinton będzie brane to? No ale słuchaj, jak będziesz takie auta, tam się prowadził ciągle bite przez ciebie, to nie będzie tej karty. Jest tu karta, proszę, Franklinowa. No. No jest. I co jest napisane? 100% zniżki dla Clinton, panowie. No tak. No tak, to, tak. To tam masz napisane, ważna do... Nie ma ważności tu. A nie, jest w sumie 2025, co? To przedawniona. No. Nie, no to, ale to przecież... Nie. To ja sobie z panią Ewą pokażę. Dobra, nieważne. Zrobicie czy nie zrobicie, panowie? No, zrobimy chyba. Wyglądamy na ludzi, którzy by się tego nie podjęli. Damy no, radę. Nie, no oczywiście, że nie. Dobra, zapłacę wam 50. Za te 5 tysięcy też nie chcę być świnią. No 5 tysięcy tam pokryjemy może część kosztów, co? Chociaż to za klepanie i ewentualnie szyby. Co, panowie? Na to. No dobra. Możemy przystać. Będzie fair? Będzie fair? No okay. Niech już będzie. Fair. Widzowie, no dałem im kasę trochę, bo to tak wstyd, kurde, przyjeżdżać do nich co chwilę dobra, i żebrać. Dobra, to podpiszemy. Dobrze. To ja ci jakiegoś auta zastępczego poszukam. Bardzo dziękuję. Kluczyki są w stacyjce tutaj. Dobra, no muszę im zostawić, a też tak jak mówię, Harry musi być gościem, który no jest też honorowy w miarę, nie? Tak mi się wydaje. Nie ma co tutaj. Ale... Powiem szczerze, że zaskoczył mnie tą decyzją. Na stół, podpisz na dobra. Tablecie, bo wiesz, mobilność. Oczywiście. Zaskoczył mnie widzowie tym, że powiedział, że też muszą zarobić. Tak próbował, mam wrażenie, się wymigać od odpowiedzi. Wykaraskać z tematu. 17 738 mi zostało. Dobrze to wygląda. Podpisać muszę. Tutaj, tak? Tak, tutaj na dole. Proszę. Dobra. Czyli co, oficjalnie przecież... jestem właścicielem, tak? Tak, oficjalnie jesteś już właścicielem. Super. A ile tak potrwa naprawa? No ci powiem, że tak jak tu już patrzyłem. No, tak dwa dni? Co mówisz? Dwa dni? Trzy dni? Dwa, trzy, ale tygodnie. Co? Stary, widzisz jak, w jakim ona jest w stanie. I powiedz mi, co ty z nią zrobiłeś? Do rowu wpadłem. To ile musiałeś jechać? 200 zamykałeś? Nie. Z 60 jechałem, przepisowo. O, co to za fura? Chevrolecik? No, taka czerwona chyba, nie? Jak się podoba? Samochód zastępczy? Fajny. Hejo. Cześć. Jest lepszy w naszej kolekcji. To na dwa tygodnie go dostajesz. Nie, tylko pław, teraz stop. Pokraniczyk ci zamontujemy, jak nie. Będzie tak znowu. Rozbi, nie. Dobrze, obiecuję. No, obiecywałeś. Dobra, masz klucze. Dziękuję panom. To gdyby się udało naprawić, im szybciej naprawicie, tym mniejsza szansa, że rozbije Chevroleta. Słuchaj, postaramy jeśli się. Tego rozwalisz, to auto już z powrotem nie dostaniesz. O kurde, dobra. Okej, okay, rozumiem wszystko. Proszę pozdrowić panią Ewę. Dobra. Zrobimy. Do widzenia. Ja pierniczę, widzowie. Też ostatnie auto, jakie mieliśmy. Dostałem zastępcą furę, ale kurde, ciężko powiem wam z tymi Clintonami. Jakie tutaj fajne samochody u nich stoją, co jest? Te czerwone, fajne, dobrze. Widzowie, nie mogę go zniszczyć. Gdy go zniszczę, będzie tragedia po prostu. Dlatego muszę uważać. No nie jest tak szybki jak BMW, ale całkiem przyjemny. Jaki jest plus z tego, że tłuczemy samochody? Że możemy pojeździć sobie w tej serii różnymi samochodami. Ale już nie będę tłukł samochodów. Widzowie, z sejfu tutaj w Sneaker Store zniknęło nam 23 tysiące dolarów, które ukradł ten właściciel Sneaker Store'a najprawdopodobniej. To jest i oni tu ukradli, tako? O kurde. Za tych alarmów. No to nie prosiłeś o alarmy, to nie masz, nie? No to teraz dobry. Zmontujcie. Nie było żadnej prośby. Teraz prosisz. No była prośba, przepraszam, ale my mamy abonament z państwem, a my mamy dwa obiekty. Ja nie wiem, tu zaszło jakieś nieporozumienie, ja z Dwayne'em porozmawiałem sobie na ten temat, ale myślałem, że zamontowaliście też tutaj czujniki. Zostaliśmy gadać z Dwayne'em odnośnie firmy, to możesz gadać i ze mną. Stopień mam już dosyć wysoki, jeśli chodzi o firmę. Dobrze. Dogadywaliśmy się tylko na, może i na dwa faktycznie, ale mówione było tylko o tym jednym faktycznie. Nie powiedziano nam, co mamy, jak mamy tutaj montować, no nie? No rozumiem, no ale nas okradli 23 tysiące dolarów pod waszym abonamentem, więc jakby nie brzmi to dobrze, panowie. I dlatego przetrzepę kamery, jakie są tutaj w kółko i postaramy się gnoja znaleźć. No tylko, że ten gnój najprawdopodobniej uciekł. Ja mam coś dla panów, noszę to w spodniach cały czas i jest to list, który
który był na miejscu zdarzenia. Nie wiem, dobra, czy dajmy. Wy przekażecie te dowody, w ogóle współpracujecie z policją, czy takie sprawy rozwiązujecie w swoim? Tak, tak, współpracujemy z policją. Dobra, czyli ewentualnie te dowody będziecie w stanie przekazać. Tak, tak, jakby ogarniemy temat w razie w. Dobra, tu jest ten list z groźbami o tym, że mi zdemolował samochód i tak dalej. No ja samochód już oddałem do naprawy, bo też nie chcę tam z ubezpieczalni ściągać i tak dalej. Po prostu, temat zamknięty, jeśli chodzi o samochód, natomiast no te 23 tysiące, przypał. Okej, okay, jakby postaramy się zrobić co w naszej mocy, jak i mocy policji. Zgłosimy to, co trzeba, ogarniemy temat, także na spokojnie. Co do budynku, założymy alarmy wyjściowe, kamery, wszystko będzie na piko zrobione, także na spokojnie. Przejdźmy do środka, przejdźmy do środka. Tak, tak, jeszcze pokażcie mi, jak to wygląda faktycznie w środku. Kurde, widzowie, nasz błąd, okay. Nie zabezpieczyliśmy Szyba salonu numer 2, czyli tego boomerskiego tutaj, no i zrobili, co zrobili, no. Totalnie, widzowie, nas bez problemu ukradli. Jeszcze poza tym jakieś te uszkodzenia budynku? Nie, czy uszkodzenia pieniężne. Co to, popsok? Dobra, czyli chyba poszła. W takim wypadku wiem, co zrobić. I co do kamer, zamontowałbym wam tutaj dwie kamery. Będzie widoczne wejście z aladą, czyli dokładnie tutaj wam zamontuję. Tamten róg, będzie wszystko widać. No. Co do alarmów, alarmy drzwiowe, alarmy pod okna, alarmy drzwi tyłu w razie W, żeby nikt wam się nie włamał. No, za późno. Alarmy będą wam, nie dość, że nam będą szły na telefony, to jeszcze wam będą szły na telefony i będą darły japę tak, że jak tutaj podejdziecie, zanim go wyłączę, to bębenki wystrzelą. Dobra. Także zrobię tak, żeby druga taka sytuacja nie była, bo faktycznie zaszło nieporozumienia. Dobra. No okej, okay. Jakby my rozumiemy, jeszcze to pewnie z szefem przegadamy, to działajcie po prostu, działajcie, tak? Muszę. Dobra, też biorę się za robotę z Theodorem. Dobra. Tak, świetnie. Pop Smoke, jak ty wyglądasz? Nie wiem, łeb mnie tak boli. No nie, po imprezie. Ja tu przyjechałem, nie? Mati was przywiózł z tego jachtu, tak? Wy całą noc imprezowaliście? Nie pamiętam. To jest z jachtu, z wyspy, nie pamiętasz. A ja nie wiem. Okej, okay, nie odwaliłeś nic głupiego? Gdzie jest Nelly w ogóle? Nelly wszła do roboty, ty. Co oni? Tacy wszyscy skacowani? Nie wiem, może w drugim salonie, nie wiem. No ale to nie kontrolujesz, to do roboty przychodzi? Stary, za dużo mamy na głowie, kurde. Powinniśmy mieć jakiegoś menadżera, który by może, to wszystko spinał. Może Kai. Nie, Kai. Rodziny i ziomali taki bliski, stary, nie ma co angażować. Pop Smoke. To dwa. Pozamiataj i co, ten salon, jak panowie skończą tutaj z Quick, trzeba zamknąć i musisz przejechać na drugi. Dobra. Tak? Jesteś w stanie? Oczywiście. Dobra. Humorek gituwa? No git. Dobra, w kontakcie, cześć. Cześć. Dobrze, panowie jak skończą, to tutaj kolega zamknie po prostu salon, dobrze? Nie ma najmniejszego, dobra. Okej. Okay. Ogarniemy temat, miłego dnia. Dziękujemy, dzięki. What the fuck? To. Stary, gdzie jest Sunset Hills? Właśnie, tak przyjechałem i też mnie to zdziwiło, nie? What the fuck? Czekaj, to był jego salon przecież. Dawaj, podjedziemy na ten drugi obok, zobaczymy. Tam, gdzie klip nagrywaliśmy? Tak, dawaj. Ale, stary, ja się boję trochę. Yo. Jedziemy? Co ty masz w ogóle za krosa? No to mój, kiedyś ojciec mi kupił, on ma z 5 lat. A widziałeś, jaką mam furę teraz, zastępczą? No właśnie, co to jest? Jakieś no to... Camaro. Camaro, no śmiej się. Bardzo fajne. No git, jak na zastępczą. Tak, ale wiesz co, nie będę ryzykował tym podjazdem tam pod sklep, bo jakby on tam był i, nie wiem, coś chciał znowu zdemolować mi furę, to... A, to jest jednoosobowe, no, nie wsiądę. Dobra, jedź tym, coś ci nic nie zrobi. Fuck, no dobra. Myślisz, że gość po takich akcjach po ucieczce będzie pod salonem? Ale ja nie wierzę, że on uciekł, stary. Dobra, widzowie. On ma tutaj obok ten salon jeszcze i generalnie w mieście ma mnóstwo tych salonów. O, ten kozaczy. Wiedziałem. Wiedziałem, że Chris, widzowie, na tym Sanchiziku będzie jeździł tak, jak jeździ w tym momencie. Co jest, ty? Co jest? Widzisz to? For sale? Stary, on w ogóle się rozpłynął sprzed... Pewnie teraz na jakiejś wyspie będzie mieszkał, to że milionerem jest. What the fuck? Uciekł, stary, speniał całkowicie, patrz. Przepraszam. Słucham. A tu nie było sklepu odzieżowego? Ja właśnie chciałem buty oddać. Był, ale nie ma już na sprzedaż. A czemu? Nie wiadomo, to zamknięty interes. Prawdopodobnie właściciel zawinął dupę w troki. Aha, a panowie tutaj już, aha, lokalna sprzedaż dają, tak? No nie jest. Jest. No dobra, dziękujemy za informację. Nic więcej nie wiecie, rozumiem. Nie, my tylko zamykamy. Dobra, do widzenia. Dawaj, do widzenia. Dawaj na drugi salon. Jak na drugi salon? Na główny. Zobaczymy, co się dzieje. Aha, do nas na główny. Tak. Okej, okay. A gdzie Kai? Nie, może na salonie. Okej. Okay.
Co wy niepokojące, to znaczy zastanawiające bardziej niż niepokojące. Chłop zawinął cały interes i serio się rozpłynął. Zamknięte biznesy, ma jeszcze kilka tych sunsetów. Ale wychodzi na to, że serio się, moi drodzy, zmył. Bo się albo wystraszył, albo, no ale zapowiadał, że nam zniszczy życie. To ja nie wiem, jak się to kurde skończy. Ochrony mamy, no Quick tam działa i myślę, że teraz już będą działać. Także będą w razie W interweniować dosyć szybko. No bo faktycznie, to też był nasz błąd troszkę, że nie podpięliśmy od razu tego drugiego salonu pod ochronę i po prostu wyszło tak, że patrol, który jechał, czyli ten ziomek, któremu przekazaliśmy szefa Seeker Store'a, zauważył to. Zauważył po prostu pęknięcie na drzwiach i przypadkowo do nas się zgłosił. Połączył fakty, że to jest Hood Members. Natomiast teraz no to już cały system tam zautomatyzowany wleci i miejmy nadzieję, że już nas nikt nie okradnie. Dobra, sprawdźmy faktycznie, co się dzieje na tym drugim salonie. O, jak dobrze nie widzieć sterty śmieci. Co to za fura stoi przed sklepem, co jest? Nie wiem. What? Powaliło kogoś. Nieźle, takim małym gównem ktoś tu wjechał? Co potrzeba? Ja proszę. Czapkę z daszkiem. Jo. Co tu się dzieje? Co jest? Ej, stary, przyszedłem na stronę i wszystkie opinie zniknęły. Czy negatywne? No stary, wszystkie negatywne opinie zniknęły. Co? Pokaż to. No patrz. Usunięte? I są same pozytywne nowe. Drake, pójdziesz? Same 5 gwiazdek dają ludzie. Co? Chwalam, że super ceny i jakość to. Może administrator tego, Life Invadera jakby wiesz, usunął, bo może to był bot. Może, bo ja ręcznie próbowałem, ale to wiesz, to ciężko, tyle tego było. Albo... Wycofał. Ale tak dziwnie, stary, sprzedał wszystkie salony, wycofał. Może wiesz, że za mnie nie wygra, stary. Zastanawiające jest to, widzę. Logarnie to jakiś gówniarze rozwalili. Dobra, pani. Sklepy w tym mieście. Nowe Air Force. Dobra, stary, obciajmy, bo zobacz, co się tu dzieje, mamy ruch. Od samego rana ponoć taki zysk już macie z dzisiejszego, że naprawdę, no. Dobra, chodź, Chris, jeszcze ustawimy jedną rzecz. Dobra, proszę bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Może warto zadbać o te opinie, skoro usunęli nam te negatywne, mamy większość pozytywnych. Co ty na to, jakbyśmy... Widziałem, że tam skarpety mamy, takie te... Są. Świąteczne. Może byśmy dorzucali za jedną opinię. Także weryfikujesz, czy ktoś dał na telefonie i dostaje takiego gifta. Się, nie? Tak. Dobre, w sumie to jest dobre. Czekaj, ja w sejfie ją. Sprawdź, no. Widzowie, nieźle to jest przekminione. Słuchaj, stary, ja mam dużo pieniędzy, mam 17 koła przy sobie. Ja włożę je do sejfu, wszystko. Stary, 13 tysięcy już jest. Widzę, no. Włożę, stary, w prawym dolnym rogu tego sejfu będą moje pieniądze, dobra? Dobra. Widzowie, włożę sobie tutaj, żeby było bezpiecznie. 17 tysięcy. Okej. Okay. Mój stan konta obecnie to $738. Ale jak sobie przyjdę do sejfu, to oczywiście ten stan konta może wzrosnąć. Ale przynajmniej nie mam długu, więc jestem naprawdę na plusie. Bardzo dobrze z finansami stoję. Jaka kolejka, co jest? Bardzo dziękuję za zakupy. Dzień dobry. Do widzenia. Przepraszam państwa, chciałbym tylko ogłosić jedną rzecz. Poprzednio wyłącz muzykę, która gra... Dobre. O, dziękuję bardzo. Chciałbym tylko ogłosić, że za każdą pozytywną opinię na Life Invaderze naszego sklepu przy kasie tutaj koleżanka weryfikuje i może zgarnąć świąteczne skarpety również przy kasie. Więc taki dodatkowy gadżet, który warto mieć za 5 sekund na Life Invaderze i poświęcenie czasu dla opinii. Dziękuję bardzo. Dobra. Popsąkić, włącz muzykę. Dobra. Emma, słuchaj, mówcie o tym każdemu, kto wchodzi do salonu. Dobra. Jak będziecie mieli chwilę, to wydrukujcie taką kartkę i na drzwiach nalepcie. Dobra. Przepraszam pana, okay. Pomoże mi pan wymoże... Rudy przyszedł. Ja mogę pomóc. Siemano, Rudy. Cześć, Rudy. O, siema. Fajnie, że wpadłeś. Pamiętaj, że jak zostawisz opinię, to dostaniesz skiety na święta. A bo ty tu pracujesz, tak? Coś taki poobijany. Tak, ja tu pracuję, no. Okej. Co to taki obity? To cię pobił, Rudy. Jakąś problemy to podbijaj, to je wyjaśnimy. No dobra, to pogadamy w szkole, no, teraz nie mam czasu. My nie chodzimy już za bardzo do szkoły, wiesz? Aha, no tak. Pracujemy tu, wiesz, musimy podłogi zmywać. No dobra, to może przyjdę innym razem, dobra, bo teraz nie mam czasu. Pewnie, tutaj kolega współpracownik ci doradzi, prawda? Okej, dzięki. Haju? Dobra, czy można pokazać, czy została ten? Tutaj mamy zastąpić. Jasne, proszę. Dobra. O, jest. Super koszulka, wariacie. Skarpety, proszę bardzo. Golden State for life. Byś miał Lakers, bym ci dorzucił jeszcze do skarpety. Dziękuję bardzo. Dobra, załki się. Nie, no, tylko witam. Golden State. Proste, że tak, na razie. Tak, poproszę. Dobra. Dobra. Drake, pójdziesz? Tak. Pokazuję tutaj opinię. Dobra. Czekaj, mam telefon. Taki. Ej, widzowie, bardzo dobrą pracowniczką jest Emma i Popsmoke też. Zaraz jeszcze tu pan...
Dobra, Drake, przejmij na chwilę Emmę, jak możesz, na stanowisko. Emma, zapraszam cię do biura. No, co z Nelly? I w ogóle jak ty się czułaś? Bo musieliśmy się zwinąć. Tak, no. Jest na pewno lepiej, ale wtedy było mi słabo, dlatego tak szybko. Rozumiem. Co z Nelly? Ona wróciła do domu, czy jak? No, chyba ma team odwiózł. Dobra. Ale ona była w stanie. Okej, aż tak? Do pracy. No. No dobra, a Mirek? Mirek to chyba nie ma z nim kontaktu w ogóle, co? No, pewnie na wyspie pewnie gdzieś śpi. O Boże. Nie, no. Dobra, muszę się jakoś z nim skontaktować. To w sumie podobało wam się chyba, co? Tak, fajnie było, no. Super, dobra. Wracaj do pracy. No co, ja muszę spróbować się skontaktować z Mirkiem, żeby się dowiedzieć, czy żyje. Widzowie, Nelly, nie spodziewałbym się, bo ona taka grzeczna dziewczyna i nie była w stanie nawet rozmawiać po tym wieczorze, więc grubo. Mirek, no to wiadomo, jak Mirek, typowy gość z Polski, bo Mirek, moi drodzy, serio jest z Polski, w tym uniwersum. A w pracy Pop Smoke, Emma i w zasadzie tyle, cały nasz skład pracowniczy. No, Mati jest u siebie. Dziękuję bardzo. W ogóle fajną ma pan czapkę. Do widzenia. Striptizerską taką. Do widzenia. Dzień dobry. Bardzo dużo ludzi, widzowie, bardzo dużo ludzi. Coś doradzić? Nie, dziękuję. Okej. Okay. Dobra, jasne, zaraz będę. Ej, Kai, Harry, lecimy. Chodźcie, Kai. Co bym poprosił? Zobaczycie. Stary, jesteś właścicielem sklepu i wychodzisz tak po prostu? Stary, mamy pracowników, ufam im. No dobra, ja też. W sumie. Musisz, wiesz, szef, nie może jeździć być tu bez auto, bez skóry, ten... nie? A, że ty? No. No i? No i teraz jedziemy po odbiór. Co? Coś wymyślił. Co wymyślisz? Nie no, chociaż na firmę podaj, no. Cadillac. Co? Cadillac. Cadillac? What the fuck? Kto nim jeździ teraz, stary? Elvis Presley nim jeździł, stary. Ale to za zamieszłe czasy, to za 100 lat temu. No. Serio Cadillaca kupujesz? To, dawaj, jedźcie. Śmiałeś się z Chevroleta, człowieku. Downgrade, chłopie, nie? No. Aj, zobaczycie, dzieciaki, zamknięte głowy. No, zamknięte głowy, oj. A ja mam za to Camaro, chłopie. No i elegancki jest. Fajne, nie? Zastępcy. Fajne, no. Ja też muszę coś kupić. A ty, stary, o kurde, ty byś był dobrym księgowym. Chciałbyś pracować u nas jako księgowy? No, w sumie. Czy, bo jako i tak menadżer... w sumie wszystko robię. Ta, no fucha menadżera trochę za duża dla ciebie, bo byś musiał być 24/7 tutaj w tym. Ale mógłbyś w sumie zamieścić ogłoszenie, bo jest tak ten taki portal firmowy. No. Że szukamy menadżera salonu. No spoko, mogę i to znaczy całej firmy, nie? Myślę, że będziemy zarabiać na tyle, że sobie na to będziemy mogli pozwolić i przez to, no my się trochę odciążymy. Bo no tak spoko, jak mówisz, no, ja wiesz, ja mam czas, ja mogę pomóc, ja trochę ogarniam. No i klasa. W informatyce siedzę, więc nie ma problemu. Widzowie, jak ogarniemy osobę odpowiedzialną, takiego menadżera, zaufaną osobę, która będzie ogarniać nam biznes, a my będziemy tylko szefami, to będzie dużo prosi, bo teraz naprawdę chłopaki mają dużo na głowie, nie? Harry musi jeszcze trenować. O kurde, ja miałem zadzwonić, widzowie, dzisiaj do Rudej, zapomniałem, nie wiem, czy odbierze w ogóle. O! Nie odbiera. Stary, serio, on nas wiezie na Chinatown? Kurde, no, a se wymyślił. No dobra, ale wiesz, no tutaj w sumie... Proszę jechać! Czemu on nie jedzie? No za bałwan, no. Zielona jest, człowieku. Kurde, żółte. Widzowie, no ale z drugiej strony nie ma co się bać tutaj, nie? Premium Deluxe tu jest, stary. Potężna marka. No kurde. Widzisz to parkowanie, człowieku? Tak, oczywiście. Chodzi o tego Cadillaca, prawda? Tak, tak. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. To zapraszam za mną. Ja może wsiądę ten i wy pojedziecie. A ja mogę z panem? Proszę. Kaj, idziesz dobrze, na piechotę? Dobrze, ja się przejdę. Daleko będziemy jechać? Nie, tutaj blisko. Dziziutko. Kolega kupił samochód u państwa, tak? Tak. A co to za samochód? Coś pan może więcej powiedzieć? Cadillac, biały. Tylko tyle pan powie? O, tutaj jest nasz piękny samochodzik. Ale... to taki Cadillac. To ten Cadillac. No, a ty myślałeś, że co? Nie, no to całkiem ładny. Wow, siedzi. A to jest nowy samochód, czy co? No, z 10-letni. 10-letni? Nie wygląda, stary. A to w sumie jak moja BMW. To futurystycznie jest robione. Przyszłościowo robili te auto, widzisz. Cadillac, stary, fajny. Ile taki? Ile tam będzie? 40. A, 50? Tak, jasne. 45 będzie. To tam tutaj, o, widzę. Gotową płacisz? Leasing. 5000 dolarów co miesiąc. O kurde, 5000 miesięcznie leasing sam. Jasne, tu pierwsze lato już jest przed... Dobrze. Tutaj tylko proszę o podpis. To co, ty wziąłeś 10-miesięczny leasing? To cię pogrzało, proszę. Człowieku? Tak, no, dziękuję. Stać mnie. No stać cię, no, żeby cię nie odwaliło za bardzo. Miłego użytkowania samochodu. Jasne, kluczyki co w środku.
Tak, są w środku kurczyki. A co, co? Daj, weź skuterek mój. Nieźle. Mogę sobie wsiąść? Nie. Co to jest za fura, nie? Kopie? Cadillac, człowieku. Ej, no nieźle to wygląda. Ale mogę za tego? No daj sobie posiedzieć. No masz. Patrz, jaki tablet tam w środku jest, stary. Czekaj, jest w rodzaju. Ja zobaczę w środka. Tylko tu jeszcze nie ma wydechu zrobionego, już jestem u Clinton umówiony, będą mi się zmieniać. O, fajnie w środku. Ładne, ładne. Ja myślałem, że to jakiś kurde staruszek będzie. A jak chodzi? Czekaj. No to widzę, że wymieniony. Nie, lipa. Słabsze od mojej bety. No to wiadomo, ale... no ale... Dziadkowo fajnie wygląda. Bro. Dziadkowo swoje, stary. Będziesz miał betę, to zobaczymy. Ja jeszcze widok robię, to będzie. Dobra, stary. Bo. Robimy tak. Zrobisz, co masz zrobić. O 2000 dolarów. Dobra. Deal. Ale wieczorem gdzieś, w jakimś miejscu bezpiecznym, wieczorem, hey, tak? To. Dobra, ale jak przegrasz, stary, osoba, która przegra, zakłada folię na samochód, stary, z podobizną, z ryjcem osoby, która wygrała. Na maskę. Tak. I jeszcze farbujemy włosy na kolor auto osoby, dobra, która wygrała. Okej. Okay. No to nieźle. No to deal będzie, ale nie, tym dziadkowocem nie masz szans, człowieku. Stary, dobra, Kaj, weź mój motor. No dobra. Nie no, ale Garkuj. Tak bez beki, fajny samochód. No wiem, stary, te twoje BMW. Taki dla boomerów. O, od prezesów. Dobra, podwieź mnie pod furę. No już to Camaro, człowieku, jest lepsze od twojego samochodu. No, chcę nic mówić. O, łokieć sobie wystawiłem, elegancki jak prezes. Ja pierdzę. Zimny łokieć, człowieku? O. Jak to robisz? Normalnie rękę wystawiam. Ale tak off top, powiedz widzowie. A lowrider. Lol, jest taki, tak można jeździć? Widzowie, ale zajebiste. Nie no, fajnie. Słuchajcie. A już się lansuje, widzę. Wy tam się lansujcie. Łokciem. Ja muszę jechać na trening, generalnie, więc... Pewnie, musisz zrobić, jasno. No chodź, Kaj, odwiedziesz mój motor na garsy, pojeździmy po mieście. No mam w furku. Dobra, bawcie się. W kontakcie, hej. Hej. Zadzwoń, jak będziesz mogła. Dobra, widzowie, napisałem do Rudej, żeby się odezwała. Ale się tu, kurde, albo zrespił samochód tak blisko, albo ktoś tak zaparkował beznadziejnie. Muszę jechać na trening, żeby się trenero na mnie nie wkurzył. I widzowie, szybki trening. I coraz bliżej jesteśmy zmiany pory roku i swapu. O 2 tygodnie, albo 3 nawet w świecie gry. A, nawet nie wiedzieliście, że będzie swap, będzie. Moi drodzy państwo, witam serdecznie z hali treningowej w Maze Bank Arenie. Dlaczego, Kaluch, masz inny t-shirt? Co się stało? Moi drodzy, jak będziecie oglądać odcinek do końca, to się wszystkiego dowiecie. Na razie jednak, jak widzicie, Harry wychodzi z tunelu. Ktoś tu buty zostawił. Ej, mega dobrze to wygląda, nie? I rozpoczniemy dzisiaj trening. Co dzisiaj, moi drodzy, w planach? No, między innymi poprawianie rzutów osobistych. Ale, no, w momencie, w którym zawodnik wychodzi, moi drodzy, z szatni, to powinien dostać piłkę tutaj, no, get ball, dajcie mi ktoś piłę. A, mogę sobie chyba stąd wziąć. No i przydałoby się lekko rozgrzać, nie? Pokazać, co Harry potrafi. Widzowie, treningi oddają. W jaki sposób? Popatrzcie na to. Czekajcie, już tylko się zatrzymam, Harry, weź. A, muszę chyba piłki się pozbyć. Trójeczka będzie pierwsza? Tak jest, okej. Okay. Popatrzcie na progres Harry'ego. Overall 79. Mieliśmy 74 jeszcze niedawno. 79, widzowie. Możemy sobie zobaczyć, jakie ma atrybuty nasz Harry, w co jest dobrze rozwinięty. No trójki ma mocno rozwinięte, layupy całkiem nieźle, a także no dribbling mimo wszystko. No Harry nie jest zbyt wysoki, więc to, moi drodzy, o, tutaj macie wszystko. Zobaczcie, jak to się rozkłada. No te layupy, czyli te rzuty z najbliższej odległości, całkiem mocne. 3 punkty całkiem mocne. Taka kontrola piłki też całkiem niezła. No i, moi drodzy, prędkość, przyspieszenie, stamina. Chłop naprawdę, moi drodzy, ma dużo siły podczas biegania, a to się na pewno przyda w trakcie meczów, no i generalnie wydaje mi się, że to odda w przyszłości. No Harry naprawdę progresuje i widzowie, na waszych oczach staje się coraz lepszym zawodnikiem, nie? No teraz zrobię właśnie tego layupa, nad dunkami musiałbym troszeczkę jeszcze popracować, ponieważ to jest coś, co chciałbym umieć robić, ale nie do końca umiem, jak widzicie, ale na kanale Kalucz, gdzie wlatują mecze z UCLA Harry'ego. O kurde, coraz lepiej właśnie, moi drodzy, sobie poczynam w NBA, plus dajecie mi mnóstwo tipów, jak robić dobre wsady, po prostu w jaki sposób je wykonywać przede wszystkim. Kurde, Harry znowu flex na koszu, ale dobrze, popracuję trochę te bicepsy, moi drodzy, barki tutaj wzmocni, ale nie ma co przesadzać. Pójdziemy sobie, moi drodzy, nie pod światło, może na inny kosz, tutaj, widzę, że też jest w miarę dużo osób, ale no można, moi drodzy, poświrować, no i tutaj zrobimy sobie rzuty wolne, jest też trener, więc, moi drodzy, warto. W ogóle kiedyś kminiłem, z jakiej najdalszej odległości można rzucić do kosza. Stąd nawet trójkę można trafić. Postaram się. Trener mi jakiś tutaj dał piłę. Czekajcie.
Ej, siadła, 29, moi drodzy. Nie wiem, co to za jednostka, ale generalnie no naprawdę mało który, moi drodzy, zawodnik z tak, wow, z tak dużej odległości jest w stanie wsadzić trójkę. A Harry Simons, widzowie, to robi. To jest niesamowite, że te truje tego chłopaka są dobre. Tylko kurde, no jeszcze trzeba dodać, moi drodzy, performance w meczu taki jak na treningach, bo Harry dobrze sobie chłop radzi na treningach, ale w meczach nie oddaje to. Jeszcze ta presja na nim jest dosyć duża. Tego się musi nauczyć, no bo nigdy wcześniej nie grał w kosza. Więc moi drodzy, umiejętności umiejętnościami, tak jak mówię, chillowy trening chillowym treningiem, ale weź tu chłopie jeszcze w meczu zaprezentuj to, co na treningu. To jest umiejętność, nad którą Harry będzie musiał ostro popracować, no a i rzuty wolne zdecydowanie. Zobaczcie, jak słabo nam idą rzuty wolne. O, pierwszy siadł, dopiero 2 punkty, jedna gwiazdka, jeszcze 5 prób do końca. Dobra, poproszę piłę. Kurde, mikrofon zasłania cholerny dzisiaj, czekajcie, muszę sobie to obniżyć. No nic nie widzę, muszę tak kurde siedzieć. No i rzucił mi sam. Jeszcze raz to będę musiał zrobić, very early. Teraz powinno siąść, no nie, no to jest tak ciężkie. Te rzuty osobiste. Ja pierniczę, nie umiem tego. Dobra, może kwadratem, o. Ty, prawie siadło. A czy ja mogę jakoś tym kierować? Nie mogę. Yo, jak się wkurzył Harry, słyszeliście to? Come on, bro. Dobra, spróbujmy raz jeszcze, widzowie. Teraz na fokusie. No oczywiście, kurde, Kalb. Słabizna, słabizna, rzuty. O, ale teraz musi siąść, tak? Jest, excellent. 2 punkty siadły. Czyli kwestia tego timingu, tego, moi drodzy, wyczucia. No, ja tego nie mam jeszcze. Ale dobra, no już przynajmniej 2 nam siadły na razie. Nie ma tragedii, no teraz troszeczkę pod kątem. W meczu jeszcze jest gorzej, bo drży pad cały, co nie ułatwia. Very early, no kurde, felenc już, o teraz będzie. Okej, może 3 gwiazdki chociaż, znaczy 2 gwiazdki, by siadło, no nie, late, za wcześnie. Dawać trenerzy, dawać, dawać, nie mam całego dnia. Pyk, siedzi, no nie, w jaki sposób, no i dupa. Jak się wkurza on. To słychać, nie? Rzuty osobiste, widzowie, już za mną dzisiaj. Popatrzcie w ogóle, jak się zmienił movement Harry'ego. Czy wy widzicie, widzowie, w jaki sposób on teraz tą piłką sobie operuje? Ej, gość jest naprawdę coraz lepszy. Ja jestem, moi drodzy, w tak ciężkim szoku, ale jednocześnie tak się cieszę, że naprawdę zaczyna kozaczyć ten młody chłopak, nie? Jak przekłada tę piłkę, no przecież wcześniej tego nie było, widzowie. Zaczęło się od grania na chudzie, nie? A teraz normalnie, do rogu czeku i trójeczka, bez najmniejszego problemu. Dobrze, overall robi swoje. Patrz to, cyk, cyk, cyk. Zawijasz rywala, przechodzisz i wsadzasz przy trenerze. Tak jest, Harry Simons. Dobrze, widzowie, Harry spędzi tutaj jeszcze troszeczkę czasu. No i co? Później będziemy przygotowywać się do swapu. Swapu, ponadtygodniowego swapu w świecie gry. Przez co zobaczycie nowy jesienny krajobraz w Los Santos. Widzowie, jestem po treningu i pewnie nie spodziewacie się teraz, gdzie ja jadę. Ja sam się nie spodziewałem, ale udało mi się skontaktować, widzowie, z Rose. I się umówiłem z Rose. Podałem jej pewną lokalizację i mam nadzieję, że na mnie czeka. Tak jest, pod GoPostalem. Dlaczego? Bo wyszukałem w Google, że są tu korty tenisowe, widzowie. Popykamy sobie. No dzień dobry, dzień dobry. Twoje włosy to widać z odległości kilometra. No przynajmniej jakoś jestem rozpoznawalna, nie? No tak, cześć, jak tam? Fajnie, że wpadłaś. No słuchaj, ty byłeś u mnie, zaraz ja wpadam do ciebie, nie? No dobra, no to słuchaj, moja zajawa nie jest aż tak, że tak powiem, ciekawa jak jazda konno, ale może ci się spodoba. Grałaś kiedyś w kosza? No właśnie w tym jest rzecz, że nie, nigdy nie, więc boję się, że tak jak ty sobie dobrze poradziłeś, to u mnie może być kiepsko. Nie, no dawaj, słuchaj, będzie dobrze. W szoku jestem, że to boisko jest w ogóle wolne, ale no dobrze, piłeczka nawet mamy ty. Miejsce. No. Tak, słuchaj, czyli nigdy nie grałaś? Nigdy nic, niestety. W sumie w żaden sport związany z piłką jakąkolwiek, więc no kurde. No kurde, dziennikarka, czasem sportowa, czasem newsowa, a nie grała nigdy? Ciekawe. No nie, nie. Wiesz co, no. Ja tylko te konie, nie? Okej, ale szczerze, mam ochotę jeszcze iść raz, a i tak się za Melką mówiłem, więc muszę iść. No właśnie, Melka będzie na ciebie czekać. Już mi tam, jak pojechałeś, no cały czas nawijała tobie. No, mówię. Co ty gadasz? No dobra, coś z tego będzie chyba. Spokojnie. Nie, no żartuję. Wpadłeś jej w oko na pewno, nie, więc... A tobie? No, no wiesz. Może przejdziemy do tego tematu kiedy indziej. Dobra. Dobra, widzowie. No więc? No więc tak, moja droga. Bierzesz piłkę. Masz. Trzymasz ją mocno, tak? Chociaż to potrafię, no. Dobra. Spróbuj ją skozłować, jak dasz radę. Skozłować, tak?
Tak. Tak kiedyś w szkole, pamiętam, na WF-ie to było, ale to już kiedy ja ostatni raz w szkole no byłam. Dawaj, Rose. No. No. Nieźle, ty. Jedną ręką jeszcze nawet. Pamiętam, kurde. No, bardzo dobrze. I teraz tak. Musisz ustawić się w miarę na prosto kosza. Mm-hmm. Przyjmijmy, że da. Tutaj w tym polu layup. Kurde, tak daleko? Rzuty wolne. No. Dawaj, tutaj, na tej linii. Ja dla mnie to jest daleko. Jak ty jesteś koszykarzem, to wiesz, to inna sprawa, nie? Nie, no co ty gadasz. Ty już w tym siedzisz długo, kurde. Ale to nie jest jakoś mega daleko. No, ale zobacz. Wstyd, no bo ty konie załapałeś bardzo szybko. Nie, no będzie dobrze. Słuchaj. I teraz tak. Unieś ręce do góry i postaraj się przycelować. Przycelować? Ale to konkretnie w kosz, czy...? Tak, troszeczkę ponad kosz, który widzisz. Mhm, dobra. Ja nie wiem nawet, jak ja mam jej wytłumaczyć, jak ma rzucić. I rzucić. Spróbuj. Kurde, dobra. No spróbuj. O, no, Jezus. Nie było źle, nie było źle. Pokażę ci, jak to celu. Powinnaś zrobić. No, dawaj, ty pokaż, no. Słuchaj, dobry kierunek, widzę. Teraz Jessie, profesjonalista, tak? Jessie grała trochę gorzej, mam wrażenie. Dobra. I cyk. W ten sposób. No i to już widać, że to jest po prostu... No, ale widziałaś, jak miałem ułożone dłonie? Zaobserwuj to przy następnej próbie. Dawaj, teraz ty spróbujesz. I zobacz po prostu, jak ja układam dłonie, nie? Bo to jest bardzo ważne. Wyprostuj trochę plecy, ale POV widzowie. Czekaj, kurde. Dla mnie powinna być większa obręcz, kurde. Ja nie jestem taka. Nie, no co, nie ma tak łatwo, no próbuj, musisz. Jak trafisz, to idziemy na obiad. No, to z takim... Nie tym razem. Kurde, spróbuj raz jeszcze. Teraz mnie zmotywowałeś. No dawaj. Nie mam pomysłu, gdzie moglibyśmy pójść, ale zawsze możemy iść do mnie w sumie, zobaczyć, gdzie mieszkam. Ja już, wiesz, ja już byłam tam przecież, nie pamiętasz? A tak, była impreza. Imprezka była, to pierwszy ale raz mało... Tak, ale nie gadaliśmy praktycznie wtedy, dawaj. Dobra, no kurde, za słabo tą piłkę rzucam, no. Kurde. Dobra, przyjrzyj się teraz. No, dobra. A! No, nawet mi nie wychodzi czasem, ale widziałaś, jak ułożone były dłonie, prawda? Tak, i ręce. Jest, no, dobra, teraz się postaram. Dawaj. Kurde, a od boku może? Bardziej? Od boku? No oczywiście, no, to jest trudniejszy technicznie rzut, ale tak? Dobra, może ci będzie prościej. Spróbuję stąd, lekko bliżej, kurde. Dawaj, no. Fajnie, jakby trafiła chociaż raz, widzowie, no ja nie wiem, czy to się uda. Postaram się teraz. No kurde, za lekko, ja nie mam tyle siły, co ty. Wiesz, moja praca polega tylko na trzymaniu mikrofonu. Nie, ja ci słuchaj, nie odpuszczę. Musisz chociaż jeden rzucić. No dobra, no. Inaczej stąd nie wyjdziemy, no. Nie no, do wieczora możemy siedzieć, nie? Możemy, ale mam jeszcze inny plan. Inny plan? No, zaraz się dowiesz. Dobra, widzowie. Teraz, Harry Simons, let's go! No nieźle, Rose. I po piłce. Tego się nie spodziewałem, ty. O kurde, to teraz trochę we mnie wstąpiło, nie wiem co. No ale nie sądziłem, że ty tyle pary masz w rękach. Mówiłeś, że tylko mikrofon potrafisz trzymać, no ja nie wiem. Zmotywowałeś mnie tym wyjazdem do domu, wiesz? Okej, okay, powiem tak. Nie wiem, gdzie ta piłka jest. Zaraz wracam. Czekaj. Dobra. Ale dupnęła, ty, tu piłka spadła. Okej, zobaczymy teraz. O, ej, no, robisz postępy. Już bliżej na pewno niż to, co było przed chwilą. Trochę mnie poniosło. Nie, no dobrze, teraz było dobrze. Ja postaram się z połowy. Widzowie, jak trafię, to jest ten gigaciat. Ale oczywiście nie trafię. XD. To spokojnie. Nie widziałaś tego. Postaram się zapomnieć. Jak tak będę rzucał, to nigdy do draftu mnie nie wezmą, ty. No właśnie, jak tam już coś więcej jest, czy jak tam... No, teraz trenuję, wiesz co? No, dalej trenuję. Przypisali mi tego trenera, Leo. Mhm. Dostałem dietę, dużo gramy, mamy mecze też akademickie, więc ale dzieje się, dzieje się. Do szkoły, nie? O, powiedzmy. Powiedzmy? Aha, no a ile ci zostało? Ostatni rok, nie? Teraz powiedzmy. Zobaczymy, jak będzie. Mhm. A fajnie tak już nie chodzić do szkoły, co? No wiesz co, czasami brakuje, kurde. Teraz tylko praca. Nie, no to dobrze. Pewnie dobrze zarabiasz w takiej robocie. Kurczę. O, widzowie, jakie bliżej. Pytanie. No wiesz co, powiem ci tak, że no, w sumie nie mówiłam ci tego wcześniej. No. W tym Weasel Newsie to mój tata tam pracuje i tak, mhm. Tata. No i tak jestem tam, przyjęli mnie trochę po kontaktach, ale kumam, fajna kumam. Pracka, no. Nie, no fajna, tym bardziej, kurczę. Że się poznaliśmy. No, to na pewno, no. To raz, a dwa, że tyle fajnych jakby miejsc i dziwnych rzeczy możesz zobaczyć, że mnie to na przykład... No tak, ale niektóre najbardziej... sprawy to już aż za dużo ci powiem. Jakieś zabójstwo już relacjonowałaś? Jeszcze nie, chociaż była taka jedna sprawa tutaj w mieście. Okej. Okay. Ale jeszcze się nie podejmuję takich rzeczy, wiesz. Czaj. No to jest już, to może siąść na psychę mocno, nie? No, tym bardziej, no stara też nie jestem przecież, nie? Jeszcze, ja jestem. Nie, no.
no co ty. Kurde, no. Jesteś już tak blisko. Coraz blisko, no. A, w Horsa się tak, widzowie, gra, że Horse musi wyjść. W prawym rogu widzicie, kurde. No, to prawy. Tak. Dobra, jak, słuchaj, to jest rzut za ciebie. No weź, bo ja po prostu, nie, wstyd. Wstyd mi po prostu. Nie, żaden wstyd. O, trafiłem. A, chyba pojedziemy do mnie na kawę i na obiad. Na albo kawkę? Na kolację. Tak. No. Ale zanim nie, to, no. Ej, ja mam jeszcze tak? do ciebie pytanie, bo tak byliśmy na wyjeździe integracyjnym z pracownikami. Mhm. Graliśmy fajną grę. Nazywa się Prawda czy Wyzwanie. O kurde. Prawda, no co. Gramy? Z chęcią mogę zagrać, nie? Dobra. To może ja zacznę. No chciałam powiedzieć, zaraz prawda, jesteś młodszy to. Prawda, a młodszy, a co ty tak ten wiek wspominasz ty? To tylko liczba jest. Nie no, ja też tak uważam. Chyba, że dla ciebie to jest, no, wiesz, nie, no, nie, problem. Właśnie, ja też tak, wiesz, no przecież, Boże, jaka różnica praktycznie. Ja szczerze to zapomniałem, że ty jesteś taką starą no, babą. No, jaką? No, to jest kurde. 22 lata, Jezus, już do grobu się musisz pakować chyba, co? No dzięki bardzo. Ja przemyślę jeszcze tą kawę dzisiaj. Okej. Okay. Prawda czy wyzwanie, Rose? No słuchaj, na początek prawda, no. Dawaj. Dobra. Ja zawsze zadaję pytania, to teraz niech ktoś mi zada. W ilu związkach byłaś w swoim życiu? W moim długim, starym życiu, jak ty byś to powiedział. Okej, widzowie, zobaczcie, ta gra jest bardzo fajna. Jednym no. prawdziwym życiu. Okej. Okay. No, ale nie chcę do tego wracać, wiesz, bo... Okej, okay. No jakby rozumiem. Teraz ty. No, to tak, prawda czy wyzwanie? Prawda. Prawda. No to może ja tak na spokojnie polecę, bo ty tutaj, wiesz, macie salon swój. No. Masz tutaj przed sobą karierę, czy wiesz, to może zadam takie pytanie. Czyli dobra, tym... jesteś w zadawaniu pytań. No, to takie basicowe będzie, więc spokojnie. Tylko nie dziennikarskie, proszę. Nie. No to tak jak wspomniałam, salon, tutaj kariera przed tobą. Czujesz się szczęśliwy na ten moment? Tak. W młodym wieku? Tak, ale mam mentik w głowie. Czuję się szczęśliwy, ale dużo ale się dzieje. Ale gdzie tam siedzi? No, no przecież po tych koniach pamiętam, że ty gdzieś tam jechałeś, czy coś. A, no ale tam. Jeszcze mi nic nie mówiłeś. Może kiedyś się dowiem. To ci powiem, no chodziło o zatarg z tym szefem Sticker Store'a. Wiesz co zrobił? Zrobię. Włamał nam się do salonu, bo mamy dwa salony, i zdemolował mi samochód, dlatego ja przyjechałem Camaro. Camaro, no tak ładna furka, ale jak masz furkę teraz? Jak ci zniszczył? BMW mi zniszczył. BMW ci zniszczył. I grozi nam generalnie, więc... No, no ale co z nim teraz? Gdzie on tutaj jest? Podobno się zawinął z miasta. Mhm. Znaczy, no właśnie, ja tak widziałam, że tam jakieś wpłynęły takie newsy do nas, do pracy, że likwidacja wielu salonów. No właśnie to właśnie. No. To tak, właśnie trochę jego się sprawka. Interesowałam tym, czy to jest związane z wami, czy nie. Tak, ale też tak jak ty o związku, tak ja nie chcę o tym gadać, bo po prostu chcę wychillować bombę. Nie myślę, no przecież jesteś młody na takie rzeczy, no. No a ty za stara zadawać takie pytania. No jeszcze raz, tak powiesz, nie? Prawda czy wyzwanie? Dawaj prawdę, bo co my tu mam robić za wyzwania? Jestem ciekawa, co ty byś miała, ale dawaj jeszcze za wyzwanie? Prawdę. Nie wiem, wyjść na palmę na przykład. Nie, no nie. Dobra. Za stara jestem, moje kości, dobra. To wiesz. Prawdę wybierasz, tak? Tak, jeszcze prawdę, no. Czy podoba ci się Harry Simmons? Oj, widzowie! Kto to jest? Aha. No i zobaczymy. No kurde, nie słyszałam o nikim takim. Dobra. Prawda? Prawda ma być. No prawda, no. Co ty by dużo mówić? To może odpowiedź na to pytanie na kawce. Nie! Gramy w prawda czy wyzwanie, nie wykonasz, no to wiesz, przegrywasz. To nie pojadę. No właśnie. No, można powiedzieć, że tak, no. Dobrze, widzowie, let's go. No niczego sobie młodzieniec. Okej, też słyszałem, że fajne. Dobra, teraz ty. Ja wybieram prawdę. Prawdę. No to dobra, wspomniałeś o związkach, no to teraz ja może zadam takie pytanie. Czy ty byłeś w jakimś związku? Byłeś, to wiem, ale w sumie w zasadzie nie wyjaśniłeś mi, jak to się, co tam się potoczyło. To chcesz wiedzieć, jak się rozstaliśmy, czy co? Tak, no takie pytanie mi naszło do głowy, czy zostajesz zdradzony. Tak. I w ten sposób wasza relacja się skończyła. No, troszkę... Lipa, w Liberty City, na wycieczce. O kurde, to byliście na wycieczce i takie coś? No, dramat. Jak tam się czujesz? Od tego minęło w zasadzie. Minęło trochę, no było minęło, bo nauczyłem się pewnych rzeczy i idę do przodu, nie? No tak, nie ma co się zamartwić. Zgadza się, moja kolegów droga. Masz, koleżankę dobrą też, siedzi przed tobą. No właśnie. Słuchaj, fajnie się gra, ale może faktycznie skoczymy coś zjeść. I mam pewnie coś w lodówce, jakiś kat. A, miała robić Emma zakupy, więc może coś zjemy i obejrzymy jakiś film? Nie, ja z chęcią. Wiesz, dzisiaj już jestem po pracy wolna, to... No to pięknie, to lecimy. To pojadę za tobą, moją furką.
A, ty się nie chwaliłaś, co to za samochód? No, to mojego taty, ale nie patrz na te rysy, bo to nie tak, że jestem złym kierowcą. Okej. Okay. Nie, no nie jest jakoś bardzo porysowane, jest okej. Okay. Nie, no tak z przodu trochę, kurde, ostatnio. No, nie zauważyłam tego słupka. Słuchaj, no zdarza się każdemu. Chris jeszcze gorzej jeździ od ciebie. Nie, żebyś źle jeździła, ale Chris po prostu słabo jeździ. O, no to wiesz, to jadę za tobą, nie? Dawaj. Dobrze, widzowie, kurczę, Harry, ładnie tutaj poddymił tą prawdą czy wyzwaniem. Ej, to jest fajna gra, żeby poznać daną osobę, nie? Jedziemy do nas na chatę, mam nadzieję, że nie będzie tych debili w domu. Okej, widzowie, nie ma żadnego samochodu, co jest obiecującym znakiem. Nie, żeby coś, po prostu przeszkadzaliby przy oglądaniu filmu, tak? Normalna sprawa. Ja wierzę, że nie będę. Zostanę sobie przed tym. Nie, no mogłeś wjechać do garażu. Nie, no sobie. Dawaj. No to ten słynny dom z imprezy. Tak jest, no. Ładne zachody słońca tu mamy z balkonu. No. Śmiało. O, to jednak ktoś jest. Tak, no. Kilka co tam. Hej. Emily, Rose, Emily. Emma, przepraszam. No, hejka. To jest moja koleżanka. Mylą ci się Rose? Imiona? Nie, to jest dziewczyna Matiego, prawda? Tak, prawda. A co tu Popsmok robił u nas w domu? No bo tak przyszedł, bo czekamy na Matiego, bo mamy sobie coś ogarnąć wspólnie. Aha, wychodzicie z domu, czy jak? No, prawdopodobnie tak. Drake, mógłbyś wstać i przyjść? Tak. Słuchaj, to jest Rose, to jest Drake. Nasz generalnie... Siemano. Ta dwójka to są nasi pracownicy, może kojarzysz. Tak, ze sklepu, tak. Czyli idziecie sobie, tak? Bo... No, chyba. Igrzyska Śmierci nowe wyszły i będziemy oglądać. Chyba, że chcecie z nami, to śmiało. Nie wiem. Zobaczymy jak w sumie, jak Mati wróci, bo mamy jakiś plan z Drejem gdzieś pojechać sobie jakiś spot. Okej, okay, co ty taka skwaszona? Wszystko w porządku? No, a co ma być nie w porządku? Okej. Okay. Okay. Przeszkadza ci, że... Przyszedłem z kimś? Nie, co ty? Zazdrosna. Jak? Niemożliwe. Dobra. Chcesz się czegoś napić, Rose? No, zależy, co macie. Kawę, herbatę. Dawaj, co kawka, mamy? Jest tyle. Kawę, herbatę, kropka. Zrobiłaś zakupy Emily? No, Mati przyjechał. Emma, przepraszam. Okej. Okay. Widzowie, ja nie wiem, co mi się dzieje z tą Emily. No, to fajnie. Chodź, Rose, do kuchni. Ale niezręcznie, widzowie. Coś, kurde, widzę, że ta Emily... Kurczę, Emma? Co? Nie wiem. Nie wiem. Nieufna jest wobec ciebie chyba. No, przecież ja nic nie zrobię. No wiem, ale tylko mówię. To co, kawa, herbata? Kawka. Ja już starej daty jestem przecież, nie? Okej, okay, to dla starych ludzi kawa. Ej! Co ja czuję? Co to? Emma! No co? Co wy robicie? W domu? Dobrze, że to bawicie. No, stresowanie, nie? Drake, no przestań, nie! Ale ja rytuał mam, nie? A jak się dowie Mati o tym, to co? Mati wie. Okej, okay, ale nie w domu, moi drodzy, no. No to ciężkiej pracy. No właśnie. Ja nie mam podpalony. Nie. Zgaś to, Emma, proszę. Dobrze, o Jezu. No co, możemy? Nie, no mów. Nic. Chcemy oglądać TV, możemy? No możecie, no my sobie na balkon możemy pójść. Chcecie, możecie z nami. Harry się boi sam ze mną zostać. Nie. Nie, no my z Drake'em pójdziemy, na Matiego poczekamy w garażu. No i dobra. Dobra, trzymaj się, Harry i papa, Rose. No, papa. Coś jest nie tak ze mną. Coś czuję, że nie spodoba mi się. Spokojnie, popracuję nad tym. To co, Igrzyska Śmierci? Z chęcią. Widzowie, lecimy. Witam was po 3 tygodniach jednak, proszę państwa, od ostatnich wydarzeń w prawdziwym życiu. Witam was jakiś dziad, nie wiem co to za dziad, no oczywiście jest to Harry Simmons, proszę państwa, zarośnięty. Dzisiaj nadamy mu nowy kształt i nowy vibe, nową fryzurką, a także brodą, bo chłop nieźle zarósł. Wiele rzeczy się zmieniło, ale widzowie, jeszcze zanim ja wam pokażę wszystko, to chciałbym się lekko usprawiedliwić, bo widzicie mnie w innej koszulce i generalnie pewnie jest inne światło, inna fryzura troszkę. Moi drodzy, ten wcześniejszy fragment odcinka, który oglądaliście, nagrywałem, widzowie, w strasznie złym samopoczuciu i nie wiem, strasznie się źle czułem tego dnia. Totalnie byłem rozkojarzony. Mówiłem nawet mojej ekipie nagrywkowej, że nie czuję się sobą, więc wybaczcie, jeśli gadałem jakieś głupoty na tym wcześniejszym fragmencie odcinka, ale po prostu, no, biłem się wtedy z myślami, czy w ogóle nagrać ten odcinek. Ostatecznie siadłem, ale czułem się strasznie źle. Dlatego też dogrywam ten fragment kilka dni później. Zrobiłem sobie po prostu weekend przerwy i witam was ponownie. Troszeczkę się podładowałem, nie wiem co to było swoją drogą, tak? Troszeczkę może się jakoś, nie wiem,
Może nie, że wypaliłem. No nieważne, w każdym razie było to dziwne, minęło i teraz mam znowu zajawę, więc bardzo dobrze. Ale moi drodzy, dogramy ten fragment odcinka w takim trochę oldschoolowym stylu. Mianowicie, no, będzie więcej singla, ale taki fragmencik singlowy też całkiem w porządku. Już pewnie widzicie, moi drodzy, co jest za oknem. No mamy tą jesień, mamy tą jesień. Chciałbym, żebyście ją zobaczyli w pełni. Mam nowe shadery, proszę państwa, do MVGA doszedł jeszcze jakiś nowy Ray coś tam. I ten świat naprawdę wygląda fajnie, aczkolwiek musicie dać znać, co sądzicie o tych bardzo kontrastowych, rudych drzewach. Muszę, moi drodzy, odebrać samochód i jechać do Barbera. To są dwie rzeczy, które muszę załatwić. Na przykład te palmy. O kurde, popatrzcie. Palmy są takie lekko przyżółknięte. Wyglądają naprawdę dobrze, te palmy. Powiedziałbym, że najlepiej. Ale te drzewa, jak się tak do nich przyjdzie bliżej, też wyglądają koks, nie? Myślę, że warto to zostawić. Jeśli chodzi o zimę w Los Santos, bo wiele osób mówi, ej, może byś wgrał już śnieg, ale wyobraźcie sobie, ta jesień już jest mocno naciągana, jeśli chodzi o świat gry, no bo w Los Angeles praktycznie nie ma zimy, nie? I nie żółkną liście, natomiast u nas zżółkły te liście i ewentualnie myślałem o śniegu tylko na czas świąteczny, czyli od 20 grudnia, załóżmy do 1 stycznia, taki tydzień, żeby, moi drodzy, nie przesadzać, chyba że w ogóle nie chcecie śniegu i zostajemy przy takiej jesieni, to spoko, lecą liście, jak możecie zobaczyć, mam nowe tekstury dróg, widzowie, wygląda to naprawdę ładnie i te nowe shadery, o których wam powiedziałem, nie? Pięknie to siedzi. No i te liście spadające naprawdę budują klimat, nie? I jak tak się przejdziecie tutaj po mieście, jest całkiem w porządku. No przejedziemy się. Przejedziemy się nawet do Paleto. Stwierdziłem, że pojedziemy sobie do... przepraszam. Że się do Paleto skoczymy, aż widzowie do Barberka, żeby się ogarnąć troszkę. No przy okazji wam pokażę ten świat, żebyście zadecydowali, czy zostajemy, czy wracamy do poprzedniej wersji. Mam samochód zastępczy, ale przede wszystkim jadę odebrać samochód z Clintonów. Pewnie zastanawiacie się, gdzie są wszyscy. Widzowie, to jest dobry czas, ten czas swapu, na to, żebyście też troszeczkę podyskutowali ze mną i zapraszam do sekcji komentarzy, bo 3 tygodnie upłynęło i chciałbym, żebyście napisali, jaki wątek ogarnąć najpierw po tych 3 tygodniach, czyli co, nie wiem, zobaczyć się z Rose może, albo ogarnąć biznesy, jak się zmieniły, żeby, wiecie, wrócić i ogarnąć sytuację, co po tych 3 tygodniach się zmieniło. Na pewno nowa paczka ubrań będzie, postacie będą wyglądać troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o ubiór. To z takich technicznych rzeczy, ale no te fabularne to chciałbym, żebyście przedyskutowali razem ze mną. Napiszcie hashtag SywyUp Swap. Nie wiem, czemu ja mówię na to swap. Tak jakoś, moi drodzy, swap. I napiszcie, co byście chcieli zobaczyć po tych 3 tygodniach, nie? Ja myślę, że takie swapy są całkiem w porządku. Z informacji, które chciałem wam przekazać. Harry Simmons uczęszczał do szkoły. Bardzo rzetelnie, zaległości dalej ma. Nie podjął decyzji w sprawie tego, czy kupuje od Kujona gotowce, bo to na to też czekam tutaj od was, żebyście mi po prostu doradzili. Ale chodził do szkoły i już większych zaległości nie miał, bo to, co miał napisać, to pisał. Ej, to niebo wygląda naprawdę ładnie. Mam wgrane ENB też, czyli odbicia światła na samochodach. No wyglądają, moi drodzy, zacnie te fury. Naprawdę zboostowałem to GTA do granic możliwości teraz, ale wydaje mi się, że to siedzi. Siedzi, naprawdę pięknie. To jest mieszanka dwóch rodzajów shaderów i naprawdę to GTA wygląda, moi drodzy, zacnie. Ale gość blisko stanął motorem. Dobra, troszeczkę się przesunę. Kwestia do przedyskutowania to te lecące liście, które no robią klimat, i te palmy przyżółknięte też mi się podobają. Proszę o informację, co myślicie. Ale się tutaj wcisnąłem brzydko za autobus. Ale dobra, szybciej musimy do Clintona dojechać. Tutaj jest przemocarnie. W centrum jest przemocarnie. Widzowie, co jest grane, jak ten parking wygląda, jak on siedzi. Naprawdę dobrze to siedzi. Zaparkowałem tutaj, żeby się po prostu jeszcze chwilkę przejść, bo też w tym biegu, moi drodzy, fabuły czasem brakuje takich momentów singlowych, a mimo wszystko czasem lubię sobie tak do was pogadać w starym oldschoolowym stylu. Trochę tak teraz się czuję, nie? Bo tak to cały czas bieg, fabułka, widzowie, rozmowy z ziomalami, nie mamy czasu dla siebie, nie? A teraz tak, kurczę, przejść się po tym centrum byłoby fajnie i popatrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda. No powiem wam, że podoba mi się to moje GTA w jesiennym wydaniu. O kurde, ale ten park to siedzi jeszcze mocniej. Kurde, Felencjusz, co tu się dzieje? O ile nie byłem jeszcze chwilę temu przekonanym, czy to jest dobry pomysł, żeby zostawić, moi drodzy, te drzewa, tak wydaje mi się, że to jest jednak dobry pomysł. Powiem wam jeszcze małą ciekawostkę, że w telefonie Harry'ego Rose koleżanka zamieniła się na Rose. Co to może oznaczać po tych 3 tygodniach? No ostatnie ich spotkanie było całkiem obiecujące, więc możecie snuć teorię i pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ej, jak to siedzi? Ej, czuję się, jakbym oglądał te filmiki takie, co z, wiecie, ultra realisty, GTA 6,
6 mod, coś tam, no oczywiście coś się bugować musi, ale te czerwone drzewa też siedzą. No i kurde, moglibyśmy ogrywać w ten sposób cały temat, że no troszeczkę spadła temperatura w LS, dlatego trzeba ubierać kurtki, tak jak na przykład Machary na sobie teraz. No powiem szczerze, ja to kupuję. Zobaczymy, jak wygląda świat poza miastem, ale najpierw trzeba odebrać samochód z Clintonów, bo po tych 3 tygodniach udało się wreszcie, moi drodzy, go naprawić i przy okazji zmieniliśmy kolor. O, zobaczcie, jak wyglądają te podmienione, moi drodzy, drogi, a także chodniki. Też pięknie to siedzi. Ej, kurde, jaram się na nowo tym GTA. W sensie, nie żebym się wcześniej nie jarał, ale po prostu wgranie tych modów, no, totalnie, moi drodzy, sprawiło, że aż się chce robić normalnie rzeczy tutaj dalej. GTA 6? Na co nam GTA 6? Widzowie, wy wiecie, że ja bardzo lubię nagrywać odcinki, czytając wcześniej wasze sugestie i wasze komentarze, i nie inaczej jest tym razem, ale do czego tutaj piję teraz, moi drodzy? Dajcie znaka, bo mamy już ponad 60 odcinków, czy ta seria zmierza w dobrym kierunku. Bardzo takie rzeczy są dla mnie istotne i chciałbym, żebyście, proszę państwa, ocenili ten sezon, czy dalej ma on swój klimat. Wydaje mi się, że dalej zachowujemy klimacik, ja dalej się jakby jaram tworzeniem, moi drodzy, kontentu z tego sezonu, ale chciałbym poznać waszą opinię taką, wiecie, w 100%. Czy to idzie w dobrym kierunku, czy jednak, moi drodzy, coś zmienić? W momencie, w którym mamy takiego swapa i mamy troszeczkę zmian, to chciałbym usłyszeć wasze opinie, więc no naprawdę, dzisiaj sekcja komentarzy niech zapłonie. Dzisiaj w Clinton, moi drodzy, wolne mają. Miałem zostawić samochód zastępczy na parkingu i odebrać swój z parkingu. Tylko gdzie jest mój z parkingu samochód? Na parkingu samochód, o kurde, jeszcze z tymi shaderkami. Jak to siedzi. To nie jest chrom, widzowie, to jest taki... No specyficzny kolor, specyficzny, taki kurczę, no nie grafit, nawet jakieś srebro mocne, jak to siedzi teraz, yo, broski? Czemu broski? Dlaczego mam na rejestracji broski? To pewnie dowiemy się, moi drodzy, już w kolejnym odcinku. Modyfikacji wewnętrznych nie było, ale zewnętrzne jak najbardziej. W sensie żadnego bodykita nie dokładałem, po prostu wyklepali mi ten samochód, plus pomalowali na nowy kolor. No i teraz to siedzi mocno. Ej, kurde, pięknie to wygląda. Z tymi shaderami, ej, mocarz, mocarz, widzowie. Dobra, wiecie co? Pomyślałem, że no warto zadbać trochę o Harego, bo chłop zdziadział, jeśli chodzi o wygląd. Więc pojedziemy sobie, ale do Paleto Bay. Taki kawał drogi, serio. Freeway entrance, yo. Ej, kurde, przemocne. Patrzcie, widzowie, jak to siedzi. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw tych lasów w okolicach Paleto, nie? Jak one będą siedzieć. Chociaż na przykład te drzewa z daleka nie wyglądają jakoś spektakularnie dobrze. Mimo to, jak już się przyjedzie troszkę bliżej, no to jest poezja, poezja jest. I ten kolor tego samochodu też mi siedzi. Jedynie co obecnie mi nie siedzi, to fryzura Harego. Dlatego, moi drodzy, kierunek Paleto Bay. Ej, ciekaw jestem jak funkcjonuje sobie teraz ten salon tatuażu. Moglibyśmy w kolejnym odcinku odwiedzić, bo teraz to bez sensu tam jechać. Bardziej, że mamy do załatwienia jedną rzecz. O kurde, ale nie mogę też tak szaleć. Mandatu jakiegoś nie dostał. Kurczę, Harry przecież tak dobrze działał w tatuażu. Może tego wam brakuje? A może brakuje wam tworzenia jakichś nowych projektów graficznych przez Harego? Proszę o właśnie takie sugestie w komentarzach, nie? A może brakuje wam starego hudu, no do którego już niestety raczej nie wrócimy, no bo został wyburzony. Na pewno wszystkim nie dogodzę, jeśli chodzi o tę serię, ale chętnie posłucham sugestii tych, którzy serio na przykład mają jakieś wątpliwości co do obecnego sezonu. A może jednak wszystko wam siedzi, to co wam chcemy zaproponować razem z ekipą, to też nam bardzo miło i to też możecie po prostu napisać, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku podążać z tą serią, nie? Ej, tutaj to dobrze siedzą te bagna, nie? Dobrze to też leci ten samochód, ja nie miałem okazji, moi drodzy, tak pocisnąć nim V-Maxem gdzieś poza miastem, 180 i dalej, o kurde, jeszcze kolejny bieg wbijam, dobra, Harry, bo ty jedziesz jak wariat. Muszę troszeczkę, widzę, sfolgować, nie? Zaraz mi paliwka braknie. O kurde, no dobra, mocne to jest, widzowie. Jeszcze teraz piękny sunset nam się robi. Te drogi w połączeniu z tym zachodem. O kurde, jak to siedzi w tą stronę, jak się popatrzysz, wariacie. Nieźle, ładne to, moi drodzy, wszystko jest. Ale to może tylko mnie się tak wydawać. Może wam się to nie do końca podoba, więc to też proszę napisać elegancko. Paleto, moi drodzy, klimacik. Takie jesienne, patrzcie. Dobra, muszę uważać. Teraz to by mi się pad przydał. Czerwone jest, dlatego stanąłem. Muszę trochę podcofać nawet. Pad by mi się przydał, dzięki któremu mógłbym, tak wiecie, smooth prowadzić. Ale chociaż ty, ja mam myszkę. Na myszce też tak można jeździć jak na tych filmikach, nie? Jak tutaj te kościelne, kurde, drzewa ładnie wyglądają. Dobra, gdzie jest barber? Ja zapomniałem, gdzie jest barber w Paleto. To gdzieś tutaj było. O, jest!
Herkuc. Dobra, gdzieś tutaj muszę zaparkować. Tak ładnie zaparkujemy smooth. No, nie dało się. Ta beta jest po prostu zbyt zrywna. Jeśli chodzi o zaległy skill point dla Harego, widzowie, to teraz widzicie komentarz na ekranie użytkownika Nikt, tak się ziomal nazywa, i napisał: myślę, że kolejnym skill pointem dla Harego powinna być negocjacja, gdyż pomoże mu w negocjacjach z kontraktem oraz biznesem. Jasne, w biznesie negocjacje są bardzo ważne. Jeśli chodzi o kontrakty, również to nam się przyda, więc moi drodzy, jak najbardziej. Ten skill point wlatuje i za łapki w górę możecie wbijać kolejne i pisać, jakie też skill pointy dla Harego. Wiele osób pisało wzrost. No widzowie, ja bym chciał bardzo skill point z wzrostu dodać, ale technicznie jest to trochę niemożliwe obecnie, bo nie wiemy, jak, moi drodzy, powiększyć NPC-ta tutaj w GTA. To znaczy, nie NPC-ta, bo to jest w zasadzie grywalna postać, ale w jaki sposób to zrobić? No, może jest tu jakiś ekspert, który wie, to niech się odezwie na 5M, jak to pyknąć. O, bankomat, ty. Ile ja mam pieniędzy? $738. Dobra, przydałoby się część pieniędzy zdeponować. Tylko jaki miałem PIN? 2022? 2023? Cholera, ty, PIN-u nie pamiętam normalnie. 1, 2, 3, 4. Raz, dwa, czekaj, same jedynki. Teraz mi zablokuje, nie mogę się zalogować do banku. Nie no, o! Wszedłem, 2023 jednak było, okej. Okay. Wpłać, ilość. Nie wiem, ile mi wyjdzie fryzjer, ale 600 sobie wpłacę. Pyk. No i do banku, widzowie, wskoczyło nam $600. A z naszego konta uciekło, tak, mam $138 na koncie. Fajnie to działa, dobrze, że tu był bankomat. Okej, okay, idźmy do fryzjera, widzowie. Okej, okay, widzowie, powiem tak, nie spodziewałem się pani, ale zaufam. Mam nadzieję, że zrobi ze mnie dżentelmena. Choć nie wygląda, jakby znała się na robieniu dreadów i fryzurkach na czasie, ale postaramy się. Dobra, widzowie, ja już jestem po cięciu. Jesteście na to gotowi? Ej, yo, połączenie baskata z dreadami i przycięcie brudki, taki wąsik, czy ja dobrze widzę, tak, ryma takiego wąsika teraz, czekajcie. Tak jest, ej, mocno, bardzo pani dziękuję. Ile płacę? Widzowie, $20 za takie coś, czajcie bazę, proszę bardzo. To była przyjemność, proszę panią, wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia. Widzowie, jak za starych czasów z NPC-tem sobie porozmawiałem. Babeczka mnie tu ogarnęła. I popatrzcie, jak Harry teraz wygląda dobrze. Ej, ten wąsik mu tak pasuje. Ta lekka brudka. No i, moi drodzy, fryzurka. Mocno podcięte boki i zakręcone dready. Mocno. Bardzo mi się podobało i szczerze, obcięłam je lepiej niż Katson i większość barberów, do jakich chodzę w Los Santos, nie? Czyli to pokazuje, że czasem warto, moi drodzy, się wybrać w taki trip, żeby się ogarnąć nieźle, nie? Dobra, pięknie jest tutaj, ale czas wracać do domu. Powiem tak, noc jeszcze wymaga wielu ulepszeń, choć światła, takie wolumetryczne, rozpraszające się, też powodują, że jest klimat nocą, nie? Rzadko gramy nocą, ale jak już gramy, no to jest, widzowie, mocarnie. Powiem tak, wiem, co wgram. Bo teraz nauczyłem się jeszcze mocniej modować 5M'a, więc wiem, co wgram, żeby jeszcze urozmaicić tę noc i pokazać wam to w kolejnym odcinku. Widzowie, Harry skończył dzień, nie zgasił samochodu, niech zgasi lepiej. Ogarnęliśmy się i przy okazji też kończymy odcinek. Dzisiaj, moi drodzy, taki luźny odcineczek składający się w zasadzie z dwóch dni. Mam nadzieję, że wam się podobało to, co tutaj też na singlu sobie chwilkę popykałem. Czekam na sugestie od was, widzowie, to jest bardzo ważne. Wy tworzycie tę serię, więc czekam na komentarze i czekam na wiele, wiele sugestii na temat tego, co po tym słapie czasowym warto robić i na czym najpierw warto się skupić. Także widzowie, dziękuję wam za dzisiaj. Jeśli wam się podobało, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, bo wbijamy 3 miliony do końca roku. Zobaczymy, czy to się uda. No i co? Do następnego, który będzie już w środę. Do zobaczenia, elo.